Proszę bardzo. Proszę pana. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałem pana redaktora w tym akapicie, który dotyczył tego, że rola samorządów gminnych byłaby największa i decydująca w sprawach gospodarczych, ekonomicznych i tych wszystkich pochodnych. Natomiast wiadomo w naszej rzeczywistości, że im w strukturach władzy niżej, tym większa jest korupcja. Jest to chyba oczywiste. Tutaj niedawno temu był pan redaktor Gadowski, który więcej na ten temat mówił. Jak wiem, jest on zwolennikiem poglądów również pana redaktora. I teraz tak, czy w ogóle to zaklęte koło korupcji na szczeblu w takich miasteczek niedużych, kilkudziesięciu tysięcznych, a tym bardziej gmin, które często nie mają zbyt wiele ludności i gdzie wszyscy znają się po imieniu, czy w ogóle to można przerwać i no jak, to już jest pytanie retoryczne raczej, ale... Nie. Ale, no to proszę w takim razie odpowiedź. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo ważna kwestia. Proszę państwa, gdzie powstaje korupcja? Na styku sektora publicznego i prywatnego, bo właściciela prywatnego nie podobna skorumpować, że on zaczął działać na własną szkodę. Można go wykupić, tam wywłaszczyć, ale nie można go skorumpować. Natomiast urzędnika jak najbardziej, na styku sektora publicznego i prywatnego. Jaki z tego wniosek, że jeżeli ten styk będzie bardzo rozległy, no to i okazji do korupcji będzie bardzo dużo. Natomiast jeżeli będzie bardzo niewielki, no to wprawdzie je będzie tam, ale tych okazji będzie bardzo niewiele. Bardzo niewiele. W związku z tym całkowicie korupcji wyeliminować się nie da, dlatego że to wynika z natury ludzkiej. No, między innymi dlatego, że sektora publicznego całkowicie zlikwidować nie możemy, bo wojsko musi należeć do sektora publicznego, policja musi należeć do sektora publicznego, a jak państwo pamiętacie z lalki Bolesława Prusa, to sztandarowa postać naszego kapitalizmu literackiego, Stanisław Wokulski, gdzieś na czym się dorobił? Na dostawach wojskowych, prawda? Ja tam dostarczał mąkę i to taka dobra mąka była, że jak się żołnierze najedli, to nam na wroga tam szli, bo jedli mąkę od Wokulskiego. No, niech tam będzie Bolesławowi Prusowi. Proszę państwa, więc sektora publicznego całkowicie wyeliminować nie można, ale można go ograniczyć do jakichś takich minimalnych rozmiarów. No i to państwo minimum, taki postulat. Państwo minimum, że państwo się powinno zajmować tylko tymi dziedzinami, które się wiążą ze stosowaniem przemocy. A jak się nie wiążą, to nie. To państwo w ogóle nie powinno tutaj się tym zajmować. No i tyle. I to jest takie kryterium, którym trzeba się posługiwać. Ale no, jeszcze drugim czynnikiem, no nie tylko, że rozległy ten styk, albo mniej rozległy, drugim czynnikiem jest zakres uprawnień władzy publicznej. Im mniejszy zakres uprawnień władzy publicznej, tym mniej ma ona okazji do korumpowania się. Podam przykład. Obrót paliwami płynnymi uchodzi za zyskowny, prawda? No i jest koncesjonowany. Jak ktoś chce tam prowadzić stację benzynową, sprzedać paliwa, to musi dostać koncesję. Żeby dostać koncesję, to trzeba spełniać warunki prawne, zgodnie z ustawą, prawda? Więc jak ktoś nie spełnia warunków prawnych, to nawet nie idzie, żeby koncesję dostać, bo przecież wiadomo, że nie dostanie, tylko pieniędzy straci i czasu. Wszyscy, którzy się ubiegają o koncesję, muszą spełniać i spełniają warunki prawne, ale koncesje dostają tylko niektórzy. To co z tego wynika? Ano to, że urzędnik przyznający koncesję musi w swoim wyborze kierować się jakimś czynnikiem pozaprawnym.
No bo warunki prawne spełniają, ale jakim? No nawet nie śmiem się domyślać. Nawet nie śmiem się domyślać. A gdyby tak zlikwidować koncesjonowanie obrotu paliwami płynnymi, no to nie byłoby żadnego powodu, żeby dawać łapówkę. Ba, nie byłoby komu, bo nie byłoby tego urzędu. Więc już jedna okazja, aby została zlikwidowana. I mamy dwie strategie walki z korupcją. Jedna polega na tym, żeby likwidować okazję. Bo to przedstawiłem. Bo korupcja znika, a przynajmniej się ogranicza. Natomiast druga polega na tym, żeby podglądać obywateli, podsłuchiwać, a czy aby się prowokować, czy aby się nie korumpują i tak dalej. Tworzyć biuro centralne, biuro antykorupcyjne. No, tych instytucji jest całkiem dużo. Prowokacja policyjna została zalegalizowana, a korupcja się ma znakomicie, jak pan sam zauważył. A dlaczego? A dlatego, że istnieje oczywisty i już na pierwszy rzut oka widoczny konflikt interesów między interesem społecznym a interesem tych, którzy walczą z korupcją. Jak powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne, no to jaki ono ma interes, wszyscy jego pracownicy? Jak już dostali te posady, to chcieliby mieć je jak najdłużej, prawda? A jeszcze najlepiej, jeszcze dzieciom w spadku tam przekazać, żeby dzieci tam zatrudnić. No, ale jedyną racją istnienia tego biura jest korupcja. No to przecież ona musi być, bo inaczej z czym będą walczyć, prawda? No więc walczą, ale tak, żeby tam jej nie zrobić krzywdy. Tak jak to śpiewali skaldowie do słów Agnieszki Osieckiej. Nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. No. I musimy sobie to uświadomić i zdecydować się, która strategia walki z korupcją bardziej nam odpowiada. Bo rzeczywiście, tak jak zauważył święty Tomasz z Akwinu, corruptio optimi pessima. Zepsucie najlepszego jest najgorsze. A co jest najlepsze? No prawo jest najlepsze, żeby ono nam służyło. A jak się psuje prawo, no to właśnie o takie są skutki fatalne. Także nie jest tak źle, wie pan, tylko no nie bez kozery nasi dygnitarze sprawiają wrażenie bezradnych. Ale to kiedyś Lech Wałęsa, jeszcze na początku lat 90. Lech Wałęsa urządził takie sympozjum, już jak był prezydentem, nasz Kukuniek, urządził takie sympozjum, jak się wydobyć z ubóstwa. No i zaprosił dygnitarzy rozmaitych tam. Wszyscy, tak się jakoś złożyło, że każdy z zaproszonych gości wydobył się z ubóstwa po uzyskaniu posady państwowej. No to wystarczy, żeby każdy opowiedział swoją historię i wszyscy, no to ja mówię tak, dobrze, w takim razie, no to trzeba wprowadzić takie prawo, żeby każdy chociaż na pół roku miał posadę państwową, wydobędziemy się z ubóstwa i tyle, no. Ale nie chcą się podzielić z nami tymi dobrami, tymi konfiturami władzy. Chodzi o to, żeby władza publiczna nie miała zbyt daleko idących uprawnień. Powtórzę jeszcze raz. Powinna się zajmować, bo tu niestety od tego trzeba wyjść. Co to jest państwo? Co to jest państwo? Ono ma bardzo wiele różnych cech, prawda, różnych właściwości. Ale tak jakbyśmy je listek po listku oddzierali i państwo jeszcze nadal byłoby państwem, zostałaby nam jedna właściwość, bez której już państwa nie ma i być nie może. Przemoc. Przemoc. Państwo to jest monopol na przemoc. I dlatego państwo zwalcza przejawy przemocy niepaństwowe, na przykład bandytów i tak dalej. Nie dlatego, że nas kocha, tylko że pilnuje swojego monopolu na przemoc. To są tacy ludzie, którzy uważają, na przykład był taki Maurycy Rothbard, już nie żyjący, to Żyd, ale taki bardzo ciekawy ekonomista, który powiada tak, gdyby jakakolwiek spółka prawa handlowego była tak zarządzana jak państwo, to wszyscy poszliby siedzieć. Wszyscy poszliby siedzieć i zarząd, i rada nadzorcza.
No bo weźmy, jak ktoś ma wątpliwości, że tak jest, to weźmy kodeks karny. Przeczytajmy uważnie kodeks karny. I zwróćmy uwagę, jak wiele czynów tam opisanych jest przedmiotem działań organów państwowych. One po prostu popełniają wszystkie, czy prawie wszystkie, te przestępstwa. No ale to się tam nazywa racja stanu i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tego nie możemy wyeliminować. Partia Wolności, w każdym razie teraz, to nie wiem, przypuszczam, że tak jest, ale UPR nie była partią anarchistyczną. Była partią wyznającą zasadę państwa minimum. I dlatego państwo powinno istnieć, ten monopol na przemoc powinien istnieć, musi istnieć, dlatego że jeden powód jest taki od strony moralnej, że ta przemoc może być zatrudniona w służbie sprawiedliwości. W służbie sprawiedliwości, bo jeśli by jej nie było, to sprawiedliwość byłaby własną karykaturą. Prawda? Więc ta przemoc jest. Tyle tylko, że to jest bardzo niebezpieczne i trzeba bardzo ostrożnie z tym nie dawać zbyt wielkich uprawnień. Tylko tyle, ile trzeba. Miałem takiego znajomego francuskiego, takiego dziennikarza, pisarza, no wybitnego tam we Francji znany. On zresztą ma polskie tam związki, bo jest Żydem z polskimi korzeniami. Guy Sormand. I on mi wiele rzeczy takich tam opowiadał, bo pojeździł po świecie i tak dalej. No i między innymi o Unii Europejskiej, że Unia Europejska to jest taki pomysł narzucenia narodom europejskim na poziomie ponadnarodowym rozwiązań, które by były odrzucone na poziomach narodowych. I też mówił o państwie. Co to jest właśnie, co to jest władza państwowa, władza publiczna? Czy to są nasi właściciele, którzy mogą z nami wszystko zrobić, jak to właściciel z własnością, prawda? Czy też jest to grupa ludzi przez nas wynajętych do zarządzania sektorem publicznym? No myślę, że raczej to drugie, prawda, że jest to grupa, my się nie chcemy zajmować, bo tam nie potrafimy, nudzi nas to, mamy swoje zajęcia. No więc tu, o, teraz jest konkurs na 50 tysięcy stanowisk w sektorze publicznym, mówię o wyborach samorządowych, no to tam niech się zajmują. Ale nie możemy zapominać, czym oni się mają zajmować, że oni mają zarządzać sektorem publicznym i niczym więcej. I ten sektor publiczny powinien być niewielki ze względu na korupcję, na ryzyko korupcji. W związku z tym nie wolno i nie ma potrzeby, żeby dać im więcej uprawnień niż te, które są niezbędne do zarządzania sektorem publicznym. Wszystko, co ponadto, to od złego pochodzi. No i tyle. I tyle.